Słyszałeś, że Lootpark.com rozdaje Xboxy, widolce i sprzęt gamingowy? Dołącz do wyścigu legend już dzisiaj. Zbieraj punkty i wygrywaj wartościowe nagrody. Codzienna darmowa skrzynka, osiągnięcia, wiele metod płatności, szybka wypłata widolców przy użyciu PaySafe Card. Czas ucieka. Link do strony w opisie. Czekam sobie, aż będzie jakiś normalny update w tym CS-ie. No, będzie operacja, coś się ciekawego wydarzy. No teraz to co się dzieje w tym CS-ie? Nic się nie dzieje. Gówno się dzieje w CS-ie. Tak naprawdę. A w Fortnite wychodzi Godzilla i walczy z robotem. No przecież, słuchajcie, no zacznę grać w CS-a, jak w CS-ie, no Dust 2 pokaże się Godzilla i wielki robot, Transformers jakiś, nie wiem. To wtedy będę grał w CS-a, słuchajcie. Teraz, przecież proszę bardzo, przecież wybór jest prosty, słuchajcie. Wybór jest prosty. Czekam na Godzilla, na Duście. Krótko i na temat, dokładnie, cinek, tak jest. I tyle mam do powiedzenia na ten temat. Nie, żartuję sobie oczywiście. Chociaż taką Godzillę da się wam zobaczył chętnie, nie? To byłoby ciekawe doświadczenie, ale... Ale... No niech ta operacja będzie w tym CS-ie, kurde, jakaś operacja, nowa skrzynka, misje, jakieś specjalne rzeczy, nie wiem... Sezony niech prowadzą do CS-a, gdzie będzie się coś levelowało, żeby coś się działo tam w tym CS-ie, przecież nie wiem... Że Valve ma tego CS-a tak głęboko w dupie, no i co, zrobili update... Wielki update do Counter-Strike'a, gdzie dodali... Gdzie dodali tego... rangi w CS-ie, za które zapłacili $5 na Fiverrze czy gdzieś tam, no przecież tak to wygląda, no. Przecież to niepoważni w tym Valve. Wy się dziwicie, że ja nie gram w Counter? Przecież w CS-ie nawet co się dzieje na jakichś face-itach, jakichś jest portalach, o tam to o CS-a dbają, nie? A Valve czy dba o CS-a? No nie dba, w dupie to ma. Słuchajcie, CS:GO nie umiera, ale... Znaczy, casualowy CS trochę umiera, ale wiecie dlaczego CS nie umiera? Dlatego, że są ludzie poza CS-em, poza Valve, którzy cały czas się o CS-a troszczą i o niego dbają, nie? W Fortnite jest zupełnie inaczej, bo w Fortnite to Fortnite dba Epic cały czas, prawda? Gracze się mogą denerwować za jakieś różne update'y typu miecze, samoloty, kulki, coś, nie wiem, ale generalnie Epic cały czas o gierkę dba. Wiedzą, że to jest, że ten Fortnite to jest ich dziecko i trzeba o to dziecko dbać cały czas, prawda? A co Valve sobie myśli o Counter-Strike'u? Taka kupa sobie wyszła, nie? Spuścili i koniec. Niestety, moi drodzy, ale taka jest czarna rzeczywistość. Valve traktuje CS-a nie jak swoje dziecko, tylko jak kupę. Tak to wygląda w tym momencie. Ja bym chciał, żeby oni się wzięli do roboty, żeby spędzili nad tą gierką trochę czasu, tak jak spędzają nad Dotą, tak jak Epic spędza nad tym. A na razie nie ma co w ogóle tu myśleć. Leciało chyba tak. Tak, na pewno. O, lecę do ciebie. Ryba. Jest tam. Chodź do mnie, double heavy mamy. Co jest? Chodź. Widzisz to w środku? Tam w tym boksie, na wprost, na N. Rozwal to, co jest w środku. Które? Ale górze czy od nas? Rozwal, szybko. No to? Strzelaj. Nice. Zajebiście, udało nam się. To double heavy jest silna strasznie, nie? Tak. Należy. To jest last. Czy on tam został chyba? Czy nie? Nie, wjeżdża. Nice. Oj, to jest gierka, kurde, godna takiej rozgrywki długiej. Zrób dab, jeśli lubisz małe dziewczynki. O kurwa, nie lubię. XD. Ty kurwa, na mnie zbejtował. Oh, ale no scope, look this, please. Leży. Widziałeś to?
No. Co, kartę podniósł? Co? O nie! Na YouTube to. Yeah. Jezus Maria, no. Unlucky. Mordo, daj spokój! Strasznie narwany. Siadaj mi na mordzie, komando spocona. O tak. O tak, siadaj mi na mordzie. No ale niestety, gościu, ja idę, specjalnie to była wyjebka, bo idę grać właśnie w CS-a, pozdrawiam. Po lewej też strzelę? Ole, to stał ryj! Tam by było, to może wybijał. Tam wiesz. Sorry, bo drzewo niszczyłem. Byłeś chyba na drzewie, nie? No, możliwe. A. Ty wejdziesz w górę, czy nie? Wejdziesz w górę? O kurwa, ja miałeś miała dusać tym impulsem. Ja pierdolę. Dawaj go, spamuj go, spamuj go. To się dało. Biało ma. Nice impuls. Wierzę. O, jeszcze umrzesz! Ja! To się... Żałosne. Wiesz co to był? Jakiś dzieciaczek. Nie. Będę miał wielkiego siszaka w szkole po wakacjach, jak z onego dzielnika mi zabije. O nie, on teraz się wychyli. Stachu Gamer 32 się ma mordo. Pozdrów mnie i ty kurwa głupcze. Dobra, on chyba się bał, że go skolapsuje i w tym stresie połamał sobie girkę. Czyli zadziałała moja strategia strasząca. Bóg jak przejął? Z wolnej pompy! No co jest k***wa grane? Ile można? No ile? Ja rozumiem, jeden mecz na 10, ale nie k***wa kilka razy z rzędu do ch***a! No nie da się w to k***wa grać przecież! Trafię nawet. Co za Jezuniu! Jaki potężny strzał! Ależ potężny! Ty, ja widzę jego koka. Uuu!
pewnego razu za dobre chłopaki zebrali się razem na za dobry sort. Obserwowali sobie swoje wyrazy twarzy i każdy z nich wtedy marzył jak lord. Wyrazy plątały się w ustach i każdy z nich mówił za szybko. To chyba normalne jak pierwszy komentarz na dole, czy to jeszcze hipko? Nie, tylko ile razy znowu widzę wszędzie